Przyjaciele, więc tak się składało te wakacje, że te kuszenia są takie troszkę nam rozciągnięte. Były, teraz będzie trochę już inaczej. Ale tak jak pamiętacie, miesiąc temu mówiłem do was o tym, co się stało nad Morzem Czerwonym, a jak Mojżesz musiał zmienić całą koniunkcję duchową, która w ogóle wtedy nastąpiła. Pokazałem wam, z czym się zderzył Mojżesz, z jakimi reakcjami lękowymi Izraela się zderzył i powiedziałem wam o tym, że te reakcje opisane, te cztery reakcje lękowe, to jest informacja prorocza dla nas, dla ludzi w ogóle, o tym, jak funkcjonuje umysł człowieka, w jaki sposób lęk zostaje jakby uwolniony na zewnątrz, przez co. I poruszyłem na tamtym nauczaniu jeden tekst, jeden temat, czyli autosabotaż. Mówiłem o tym, że 1/4 Izraelitów, ona chciała się zabić. Ona chciała popełnić samobójstwo. Woleli jakiś telefon tam chyba chodził, słyszałem, czy to mój dźwięk w tym. Chcieli się zabić, bo doszli do wniosku, że lepiej się samemu zabić, niż zginąć z ręki wroga. Pokazałem wam, w jaki sposób to dziś się przeżywa i dziś się doświadcza. Zachęcam, żeby sobie te rzeczy przypominać. Dzisiaj będę mówił o trzech pozostałych elementach lęku, bo tak naprawdę wyeliminowanie lęku w naszym życiu to jest dla nas realna wolność. Nas, w ogóle ludzkość jest wstrzymywana przez lęk. Ludzie się boją. Różnie to nazywają, różnie. Wiecie, to co ludzie zrobili, żeby się nie bać, to jest po prostu mistrzostwo świata. Religia powstała, żeby się nie bać. A przykład. Zobaczcie, my jesteśmy w tej części, nazwijmy to chrześcijaństwa, jak to nazwę roboczo, która jest bardzo mało popularna. To ta mniej popularna część. Na przykład ja twierdzę, że zstępowanie chwały Bożej jest herezją. Ja mam na to dowody. I ludzie mówią, ale tam zstąpiła chwała Boża. Mówię, nie, nie zstąpiła chwała Boża, bo chwała Boża nie zstępuje. Jak to nie? No nie. No co tam przeżywałem? Nie wiem, co przeżywałeś. Coś mogłeś przeżywać. Rozumiesz? Ale nie wiem co. Ale nie zstąpienie chwały Bożej, bo stała chwała Boża nie zstępuje. Chwałę Bożą się podnosi, ponieważ centrum wszechświata jest w nas. Nie podniesiesz, to jej nie ma. No ale łatwiej jest wierzyć, że jest. No więc większość chrześcijaństwa mówi, jest. Tu Bóg do mnie przychodzi, Bóg mnie dotyka, Bóg mnie to, Bóg mnie tamto. Ludzie w ogóle nie biorą pod uwagę, że żyją w systemie potężnej autosugestii stymulowanej demonicznie. A ja też w tym żyłem, musiałem się uwolnić od tego, też kiedyś tak miałem. Ludzie nie rozumieją, wystarczy troszeczkę się zainteresować tym, jak działa ludzki mózg. Troszeczkę. Ja tam nie twierdzę, że każdy ma, to troszkę jak mózg działa. Co mózg potrafi zrobić, mózg człowieka, to jest najpotężniejsza maszyna, jaka w ogóle powstała w wymiarze materialnym. Mózg. Rozumiecie? I te troszkę, co my go używamy, on potrafi niesamowite rzeczy wykonać. Przecież na przykład wiecie, że w mózgu człowieka jest zakodowana absolutnie
i kompletnie, kompletne uzdrowienie dla każdego elementu ciała. Wiesz, dlaczego my mówimy, że Chrystus nas uzdrawia? Chrystus nas nie uzdrawia. To są głupoty, że Chrystus nas uzdrawia. Jezus umarł za nasze grzechy, wziął na siebie swoje choroby, nasze choroby. I wiecie dlaczego, co to jest? W ogóle to jest informacja, to jest idea. I teraz wiara w tą ideę powoduje co? Uruchomienie określonych funkcji mózgowych. I taka jest prawda. To w ogóle ja nie wiem, czy to... Wiecie, to nie wolno być arogantem. To troszkę trzeba, bo ktoś powie, bo wiesz, to inni jak są uzdrawieni. Ja mówię, zawsze tym samym systemem. Uzdrawia nas mózg. Po prostu. Przecież więcej informacji, kiedy z Przemkiem pogadajcie więzikiem. Na tych rzeczach zęby zjadł. Taka jest prawda. No i teraz... to niepopularne to jest, czyli jesteśmy w tym nurcie mniej popularnym, bo ludzkość zrobi wszystko, żeby się nie bać. Przyjmie każdą ściemę i na tej ściemie wygeneruje system antylękowy. Dlaczego? Jeśli miałbym powiedzieć o najgłębszym odczuciu, jakie przeżywa szatan, to powiem, że są to lęki. Najbardziej szatan się boi. On się boi. On się strasznie boi. On robi różne rzeczy. Kłamie, walczy, kurczę, kombinuje. Dlaczego? Bo on się boi i tym się dzieli z innymi ludźmi. Z tymi, którzy się otwierają na to, że on się nimi dzieli. Udziela im siebie. Więc pamiętaj, jeśli się boisz czegokolwiek, to właśnie masz atak demoniczny. Jeden będzie mikro, drugi będzie makro, jak chcesz. Zawsze każdy lęk jest stymulowany demonicznie. Zawsze. O rzeczy małe, boję się tam, kurczę, że mnie ugryzie osa, po to, że kurczę, rozumiesz, nie wiem, ktoś mnie tam zabije, okradnie, zniszczy, ziemia się skończy, wszystko się wywali w powietrze. Każdy lęk pochodzi... jest natury, no dokładnie, nawet nie pochodzi, jest natury szatańskiej. Więc w ogóle tutaj Mojżesz staje przed potężnym dylematem, bo on ma wytyczne od Boga, idź uratuj mój naród, tak? No i on idzie, ratuje ten naród, ale tutaj co robi naród? Naród przyjmuje od szatana informację, musisz się bać Izraelu. Bój się. I teraz co? No jak to u każdego człowieka, na czterech poziomach zostaje uwolniony lęk przez Izraelitów i przede wszystkim no zabijmy się, już się zabijmy, lepiej się zabić, niż mają nas zabić w ogóle Indianie, Egipcjanie. Ale w ogóle zobaczcie, jak to w ogóle brzmi, no nie? Zabiję się, że ktoś mnie nie zabił. Ale dlaczego? Nie rozumiem. Jakkolwiek, to głowa ludzka, to zabije się. No i tutaj mówiliśmy o tym, czym jest ten autosabotaż i jak ten autosabotaż przekłada się na dzisiejsze czasy, więc zachęcam do przypomnienia sobie tego nauczania. Dzisiaj będziemy mówili dalej o tym, o tych trzech kolejnych elementach, bo my musimy być wolni. I ja ci coś powiem, jeżeli ty się czegoś boisz, to ty nie jesteś wolnym człowiekiem. Jak się boisz rzeczy małej, to nie jesteś wolny w tym temacie. Jesteś większej, to większej. Po prostu rozumiesz. Jeśli się boisz o dzieci, jesteś zniewolony. Jeżeli się boisz o rozpad małżeństwa, jesteś zniewolony. Boisz się o pieniądze, jesteś zniewolony. Boisz się o zdrowie, jesteś zniewolony. Potrzebujesz uwolnienia. Po prostu. W sprawach małych i dużych, świętych i nieświętych. Słusznych i niesłusznych. Rozumiesz, o co chodzi? Strach nie jest natury boskiej. Ten element nie zrodził się w Bogu. Ten element, cała filozofia lęku, ona się rodzi wtedy, kiedy Lucyfer buntuje się przeciwko Bogu i idzie na swoje. On poszedł na swoje. Wiecie, o co chodzi? I nie wytrzymał presji społecznej. On poszedł na swoje. Nie wykarmił się należycie w domu ojca, nie wziął należytego majątku, który miał otrzymać, nie zechciał dalej być pod autorytetem ojca, on na swoje poszedł. Rozumiecie? Na swoje. Zaczął się bać. Bo jak ktoś idzie na swoje bez określonego wyposażenia, to musi zacząć się bać.
I dlatego pełno jest kaznodziei, którzy się boją i karmią tym lękiem innych ludzi. I oni w ogóle nie powinni być kaznodziejami. Oni nie powinni mieć kościołów. Oni nie powinni tych rzeczy robić. Ja widzę, co oni robią. Jakie kurcze głupoty potem w ogóle są opowiadane ludziom, to wiecie, bo wszystko się udziela według swojego rodzaju. Ludzie naturalnie się boją, bo normalnie chrześcijanie to jest jeden z najbardziej wylęknionych narodów, na jaki istnieje na ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? Człowieku, to jest w ogóle gatunek ciekawy. Już. Dokładnie, i lgną do tych, co ich karmią rękę. Już muzułmanie są mniej bojący, proszę ciebie, bo on przynajmniej pójdzie, wysadzi swojego wroga w powietrze. Człowieku, a chrześcijanin, on nie wysadzi wroga. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, bo nie można wysadzać wrogów. W środku ma chęć wysadzenia tego wroga, no ale to umartwiam teraz. Te tak zwane umartwiam to jest zepchnięcie w podświadomość. Podświadomość spycha śmierć tego wroga, rozumiesz? Bo mu nie przebaczy, bo jakby mu przebaczył, rozumiesz, o co chodzi? To by się pozbył jakiegoś źródła, proszę ciebie, inspiracji życiowej. Takie są fakty. Tak się rozwijają choroby psychiczne. Rozumiecie? I teraz idzie do tych kaznodziei się, to fuzja następuje. Ten się lubi się bać. A tamten się boi i się musi tym z kimś podzielić. I potem mówią, Duch Święty u nas był na nabożeństwie. Ja mówię, chyba z rogami. To Duch Święty przyszedł do ciebie. Czy ty się boisz, czy kaznodzieja się boi? I kaznodzieja ci opowiada takie pierdoły pod tytułem, żebyś ty fruwał tam pod sufitem, a ty nie umiesz, kurczę, do czterech zliczyć w życiu. I się modlisz o to, Panie, że mnie tylko nikt nie napadł, żeby mnie tylko nikt nie zgwałcił, żeby tylko mnie nikt nie pobił, żeby mnie tylko nikt nie ukradł, żeby mi się do dupy nie dobrali. I tak chodzisz i żyjesz, wiesz, o co chodzi? Się boisz. Wiesz, mam relację z Panem. Ale jak? Z czym? Jak on masz relację z Panem, się boisz. Nie możesz mieć relacji z Bogiem, który się nie boi, bojąc się. W ogóle to jest nierealne, rozumiecie? To ludzie myślą, że to właśnie to jest to, o czym mówiliśmy. Połączę stare z nowym. Ja połączę, się trochę poboję. Ja to nazwę mądrością. Ja to nazwę, proszę ciebie, objawieniem, widzeniem, słowem wiedzy. To jest lęk. Po prostu zesrany jesteś życiowo. A Chrystus nie był. Rozumiecie? Chrystus nie był zasrany życiowo. Taka jest prawda. I nie robił z tego wielkiego halo. Mówi, idę umrzeć. Muszę umrzeć. A potem wstać z martwych. A wy się uspokójcie. O nie, króla nam zabiorą. Nikt nie może zabrać króla. Jak sama nazwa wskazuje, król jest na szczycie, kurczę, tego całego interesu. Rozumiesz? Nikt nie może zabrać króla. Ja czasami słyszę, namaszczenie mi zabrali, to mi zabrali, tamto mówię, zabrali ci namaszczenie? Jak to cię zabrali namaszczenie? Co to znaczy, że ktoś cię namaszczenie zabrał? Co to znaczy, że ktoś ci, no, coś ci ukradł, na ciebie ręce położyli, na ręce na mnie położyli, człowieku, na mnie, ja nie wiem, kto na mnie rąk, a kto na mnie nie kładł rąk w życiu? Wszyscy na mnie ręce kładli. No to wcale nie przeszkadza, cieplej. Rozumiesz, o co chodzi? No po prostu. Dlaczego ma ktoś na mnie rąk? Ja naprawdę nie mam problemu. Ktoś pomoże się o ciebie, Artur, pomodlić jak najbardziej. Kiedyś właśnie, jak byłem głupi, to mówię, nie możesz się o mnie modlić. Zaraz módl się. Do kogo? Do kogo chcesz? Czemu? Bo ja mam w sobie króla. Rozumiesz? Ja mam na głowie koronę. Na mnie może diabeł położyć ręce i się pokuje o koronę. To proste. Ale dlaczego? Bo się przestałem bać. No, tu chodzi, żeby się nie bać. I teraz, dlaczego ja o tym uczę? Dlatego, że chodzi o to, żebyśmy namierzali w prosty sposób. Upraszczamy, jesteśmy ruchem praktykującym. Właśnie w mniejszości, ten praktykujący ruch, praktykujący, nie teoretyczny. Nie przyszedł do mnie dziś Pan. Rozumiesz? Więc ostatnio opisałem wam potężnego wroga sukcesu, jakim jest lęk, i zakończyłem wykład tym, że zaburzeniem lękowym, tym manifestem jest autosabotaż. Dziś zajmę się pozostałymi rzeczami, czyli tymi trzema reakcjami
czyli walką, odwrotem i wyuczoną bezradnością. Te rzeczy wam troszkę opiszę. Więc wracamy do Izraelitów i Mojżesza i sytuacji znad Morza Czerwonego. Mojżesz mówi tak, pozostańcie na miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuję wam dzisiaj. Znaczenie tych słów wydaje się niezbyt jasne, ale te właśnie mizdrasze żydowskie pokazują, że wyżej wymieniona wypowiedź Mojżesza odnosi się do tego, że właśnie część Izraelitów, ona chce walczyć. To jest ta kolejna część. Ta jedna czwarta chciała popełnić samobójstwo i teraz ta druga część, ta druga ćwiartka, oni chcą walczyć. Teraz chcą walczyć. Oni chcieli walczyć, tylko w nieodpowiednim momencie. Rozumiecie? Ja wam troszkę przypomnijcie sobie los tych Izraelitów. Oni siedzą tam w Egipcie, a pamiętajcie, ich jest kupa ludzi. Wy w ogóle zastanawialiście się kiedyś, jaka to była ilość tych ludzi? Ale oni tam, pod tymi batami Egipcjan, wcale nie są chętni do walki. Oni się poddają, oni są poddani. A teraz zebrało im się na walkę. Co im się stało? Ktoś powie, teraz oni nabrali odwagi. Oni nie nabrali żadnej odwagi. Oni teraz są przyparci do muru. Ludzie myślą, że jak są przyparci do muru, to teraz oni powinni walczyć. Skąd ten pomysł? To jest desperacja. Desperacja. Mam milion długów. Teraz już koniec. Teraz się wezmę do roboty. Teraz się weźmiesz do roboty. Co, 3 etaty będę pracował. Nie będę spał, nie będę jadł, będę pracował. Odpracuję wszystko. On walczy teraz. On walczy. W wielu sytuacjach walka jest wskazana i nieraz o tym mówimy. Jednak gdy człowiekiem zaczyna miotać lęk, to walka może być jedynym gwoździem do trumny. Pamiętaj, lęk nie może być motywacją do walki. Człowiek nie może walczyć, bo się boi. Mówię wam być może niepopularne rzeczy, ale kiedy się boimy, to nie możemy walczyć, bo my się nie nadajemy do walki. Jeśli zawodnik się boi, wchodzi na ring czy gdziekolwiek indziej i on teraz się boi, on jest w lęku, to on nie będzie mógł walczyć. To nie jest walka. Tutaj nie można zrobić strategii. 1/4 Izraelitów, ona ma kurczę nerwówkę i teraz oni będą walczyć z regularną armią, która jest wściekła i idzie ich zarżnąć. Zobaczcie, ta armia jest motywowana zemstą. Oni się, to już nie jest, że faraon mówi, ja wam każę. Posłuchajcie, w rodzinach tych żołnierzy pozabijali takie małe dzieci. Aniołowie przeszli im, wyrżnęli dzieci, rozumiecie, w imieniu Jahwe. Tam jest armia zagotowanych jak czajniki egipskich mężczyzn, którzy chcą się zemścić za swoje zabite dzieci. Rozumiecie? Tamci mają motywację, a ci się boją i mówią, będziemy walczyć. Pamiętaj, walka zabiera mnóstwo energii. Rozumiesz, to musisz wiedzieć o walce. Walka zabiera mnóstwo energii, pochłania wiele zasobów i często prowadzi do ich marnotrawienia. Tyle kosztuje walka. Wiecie, ile to kosztuje wszystko? Żaden mądry kraj wcale nie jest taki chętny do walki. Mądry kraj. Głupcy to tak. Rozumiecie?
Jak w Polsce jeszcze funkcjonowały w takim wymiarze jak wcześniej grupy przestępcze, to nikt nie chciał walki, to debile chcieli walki. Chodzili jakieś obszymurki i oni będziemy walczyć w ogóle, człowieku, bo my jesteśmy to, a tamci są to, my powalczymy, rozumiesz? Żaden z chłopaków, którzy w ogóle mieli już szmal i mieli wpływy, to nikomu do walki nie było. Pershing zginął, bo chciał walczyć. Rozumiecie? Spółdzielnia się zawiązała, proszę ciebie, on nie chciał być spółdzielni, tylko on będzie teraz, człowieku, solówkowy gangster. Na cholerę mu to. Mógł być spółdzielni. Rozumiesz? Chciałby by w ogóle kraj inaczej wyglądał. Taka prawda. Aby walczyć, posłuchaj, Żydzi musieliby się odwrócić w tył. Rozumiesz, co ja mówię? To jest proroczy obraz. Oni by się musieli odwrócić w tył i skupić uwagę na wrogach. A przecież Bóg powiedział, idźcie. Co Bóg powiedział? Idźcie. Idzie się do przodu. Bóg nie powiedział, odwróć się i przyjmij postawę. Dyrektywa pańska była idź. A diabeł przyszedł i powiedział do nich, walcz. Do wielu chrześcijan przychodzi szatan poprzez lęki i mówi, zajmij się walką. Ludzie, ja też to robiłem. Ja wam mówię z własnego doświadczenia, z czego musiałem później pokutować. Mówię, co ja robię? Walczę? Ja pamiętam, kiedyś taki miałem punkt przełomowy w życiu, że szedłem w jakąś stronę w duchu i coś się zaczęło wydarzać i ja chciałem się jak zwykle odwrócić i powalczyć, a Bóg mówi, co robisz? Ja mówię, no w ogóle zamierzam bronić terenu, który tu objąłem, nie? A Bóg mówi, wiecie, do każdego inaczej mówi Bóg, ja mam dosyć osobistą relację z Bogiem i on tam mówi, on do mnie mówi tak, idź tam, gdzie masz iść, no nie? Tylko spuść spodnie, żeby widzieli twoją dupę. Idź. Ja mówię, okej. Ja to rozumiem w duchu. Ja wiedziałem, co ja mam robić. Ja miałem wrogowi pokazać dupę. Bo Bóg powiedział, idź. Mi długo zajęło czasu, żeby zrozumieć, że te słowo Jozue, gdziekolwiek postawisz nogę swoją, to ja ci ziemię tą oddam. Ja nie wierzyłem w te rzeczy. Ja musiałem pokutować z mojej niewiary. Ja mówiłem, okej, jest teren i kierunek. I teraz ja idę, stopa postawiona, druga dostawiona i teraz ten teren, który za mną jest, no nie, to jest teren przeze mnie zdobyty. I zgadnijcie, kto się zajmuje tym terenem. Osobiście zajmuje się nim Pan. To jest pańska ziemia. Pańska ziemia. Która ziemia jest pańska? Ta, którą Artur zdobył. I tam już Artur nie musi się odwracać, bo tam jest gospodarowanie pańskie. Co ma robić Artur? Drugi krok wykonać, żeby było więcej do zagospodarowania pańskiego. Tak Bóg stworzył obecną ziemię izraelską. Oni mieli iść, a Pan zagospodarowywał. Oni mieli iść, a aniołowie za nimi. I ogarniali teren. No ale nie, Izrael, tutaj powalczymy. Odwrócimy się i powalczymy. I wielu chrześcijan tak robi. Boją się, że ziemia, którą objęli, przepadnie im. Ktoś im zabierze. I potem wiecie co? Mają w to, w co wierzą. Ktoś mi zabierze małżeństwo, ktoś mi zabierze tamto, ktoś mi zabierze pieniądze. Raptem patrzy, małżeństwo mu zabrali, pieniądze mu zabrali, wszystko mu zabrali. Dlaczego? Dlatego, że on się bał o tą ziemię. Odwracają się, walczą, ustawiają swoje bastiony, a dalej coś jest niezagospodarowane. Ile kościołów zaczynało od ruchów ewangelizacyjnych, a skończyli na czym? Na piłce nożnej? Największy hit, ostatnio czytam w jednym kościele, człowieku, hit malarstwo. No i pastor się wypada, to jest cudowna, cudowna inicjatywa. Jakieś tam malarstwo dla dzieci malują. Ja tak mówię,
Ja nie mam nic przeciwko malowaniu dzieci. Niech dzieci malują siebie, innych, wszystko niech malują. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że kościół do cholery to nie jest jakaś, kurczę, rozumiesz, malowalnia. No, my malujemy teraz. Mamy taki dynk z człowieku i my się, rozumiesz, o co chodzi? My jesteśmy, nie wiem, chorągę wystawiamy człowieku, rozumiesz, malarze. I teraz dzieci wystawiamy. Z tymi dziećmi też, ja się patrzę czasami na to mnie normalnie wywala do góry kołami, człowieku. Rozumiesz? Dzieci, człowieku, i te dzieci, mamy dzieci. Wszyscy cholera mają dzieci, którzy umieją rodzić i płodzić na całym świecie. Zwierzaki mają dzieci. Człowieku. Dzieci. W Chorwacji bocian taki lata się nazywa klepatan. Kulawo taką sobocianicę znalazł, malinę. Ta malina, człowieku, latać nie może, bo jest na jedno kaprawa, na te jedno skrzydło. Ona tam siedzi, ta malina, jakiś tam człowieku chorwat się nie opiekuje. Rozumiesz, ryby jej przynosi, to się rozleniwiła, bo nie lata do Afryki. A klepatanowi co pasuje? Pół roku w Afryce balanga, połowa wraca do maliny. Malina czeka, gniazdo zrobione, ryby. Człowieku, klepatan przyjeżdża, nawet nie łowi ryb, nic nie robi. Tamten go karmi Chorwat i to malinę, człowieku. Rozumiesz? Ale o co chodzi? Malina, komfortowe warunki, człowieku. I tam nie ma dwóch jajek, tam jest po cztery, po pięć, po sześć. Wypoczęta, proszę ciebie, on wraca, bzykanie non-stop, gniazda są, opieka jest. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, dzieci narobił klepotan całą Chorwację chyba, człowieku. Ta malina, to trwa, słuchajcie, to już zdychę trwa. Ten interes rozrodczy. A ktoś mówi, dzieci, bo u nas mamy, malują dzieci nasze w kościele. Głosić Chrystusa! Rozumiesz? Chrystusa głosić. Infrastrukturę budować wokół głoszenia Chrystusa. Wszystko ukierunkowywać na te rzeczy. Rozumiesz? Każdą sprawę, podniesienie człowieka, amen, podnosimy człowieka, wyciągamy go po to, żeby można było głosić Chrystusa. Tworzymy, budujemy, zarabiamy. Rozumiecie, o co chodzi? Jeden kierunek. Bo co? Bo miałeś, Izraelu, iść do przodu, a nie odwrócić się. Teraz będziemy walczyć. Obstawimy się, kurczę, rozumiesz, różnymi rzeczami. Powalczymy teraz. Czemu ty to robisz? Bo się boisz. Bo się boisz. Boisz się patrzeć tam jest, tam masz patrzeć, tam jest Kanaan, tamtą stronę, tam jest. A może tam jest? Kurczę. Musieliby się odwrócić, a Bóg powiedział, nie odwracaj się. Gdy człowiek walczy, to bardzo często traci z oczu cel swoich działań. I to powoduje osłabienie jego pasji. Rozumiesz? On jest wojownik teraz. W wielu przypadkach walka jest nieunikniona. Ja to rozumiem. Jak ktoś mi skoczy na garba, ja będę z nim walczył i go po prostu w ogóle wyeliminuję. Rozumiesz, o co chodzi? Normalna sprawa, no. Dlatego jestem uzbrojony, dlatego będziemy tu mieli broń, kurczę, normalnie wszystko. Fajnie, okej, w porządku, nie? Natomiast w ogóle to nie jest cel sam w sobie. Inny cel jest. Celem jest wejście do Kanaanu, celem jest założenie państwa. Taki mieli cel. Dlatego jeżeli walka spowoduje, że zaczynasz się cofać, to nie należy walczyć. Jeżeli prowadzisz prawidłowe życie modlitewne, to przyjdź do Boga i powiedz, Boże, naucz mnie walczyć i nie walczyć. Panie, pokaż mi, kiedy potencjalnie traciłbym cel z moich oczu i odwrócił się, aby walczyć ze społeczeństwem, takim czy innym, nie wiem, szatanem, kimkolwiek, to jest nieistotne. Czy samym sobą. Naucz mnie, Boże, kiedy walczyć i kiedy nie walczyć. Pamiętaj, gdy idziesz do przodu, a wróg zaczyna cię gonić i lęk zaczyna cię przytłaczać, tylko po prostu naucz się powiedzieć samemu sobie, że się boisz. Bardzo cię proszę. Nie bądź tak zwanym wierzącym do kwadratu. Jeżeli się boisz,
To znaczy, że się boisz. Rozumiesz mnie? To nie znaczy, że masz się bać, masz to złamać. Ale jeśli się boisz, to nie mów samemu sobie, że się nie boisz. Bo to nie jest wiara. To jest wyparcie. To się leczy. Rozumiesz? Takie rzeczy się leczy. Wyparcia się leczy. Bo to jest spychanie w podświadomość w ogóle elementu, który do twojego życia przyszedł. A więc gdy idziesz do przodu, a wróg zaczyna cię gonić i lęk zaczyna cię przytłaczać, to nie jest to czas, to jest to czas, aby zaufać i ruszać naprzód. Rozumiesz? To jest, to, widzisz taką rzecz. Idziesz do przodu i zaczyna na ciebie nacierać jakiś wróg. Jakiś wróg. I odczuwasz, zaczynasz lęk przed tym wrogiem. To teraz pamiętaj, to jest moment, żeby iść do przodu. I tak to zrobię. I tak tam pójdę. Nie teraz, pomódlmy się, zwalczmy lęk. Zostaw lęk. Przestań się modlić, żeby się nie bać. Ludzie, przestańcie się modlić, żeby się nie bać. Przestańcie walczyć z lękiem. Przestańcie walczyć w waszej głowach z różnymi wrogami. Przestań to robić. Idź i rób, co masz robić. Przecież ja nie pójdę, ja nie będę tutaj działał w królestwie, bo ja się tak boję, ja się muszę przestać bać. Nie. Proszę to robić w lęku. Służ Panu w lęku. Rozumiesz, co ja mówię do ciebie? To jest prorocza informacja. Służ Panu w lęku. Wtedy zabijesz lęk. A jak będziesz walczył z lękiem. Teraz walczę z lękiem. Pół roku. Tu będę walczył pół roku tu. Ja się umocnię, potem nie będę się bał człowieku. Przez półtora roku walki z lękiem będziesz się bał tak, że będziesz miał, kurczę, już rozwolnienie chroniczne. Tobie się będzie lęk śnił po nocach. Twoi wrogowie ci się będą po nocach śnili. Ty będziesz ich widział w wizjach. Nie daj Boże, jeszcze jak jesteś proroczą osobą, proszę ciebie, to będziesz miał cały czas wrogów naokoło siebie. Ten mnie gryzie, ten mnie niszczy, ten mnie, proszę ciebie, ten mnie tamto, ten mnie sramto. Człowieku, im się Egipcjanie po nocach śnili. No. Egipt, 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 Egipt. Rozumiesz? Krótkie podsumowanie tego przed kolejnymi rzeczami. Toczenie bitew pochłania energię, którą można uwydatnić na coś bardziej produktywnego. Pamiętaj, to jest bardzo ważna sprawa. Dlatego Jezus mówi, policz koszta. Policz koszta. Pamiętaj, walka to zwrot w tył, zawsze. Czasami tak cię poprowadzi Duch Święty. Powiedz, stop, trzeba załatwić tą sprawę, nie? Ale zasadniczo walka to jest krok w tył. Bo to jest potrzeba odwrócenia się. Skup się na maszerowaniu w przód. Na tym się musisz skupić. Musisz być skupiony na maszerowaniu w przód. Cały czas. Masz określony cel, idziesz sobie do tego celu, koniec, kropka. Rozumiesz? Nieważne, co czujesz, jak się czujesz, boisz się, nie boisz, nie interesujesz się tym. Egipt goni. Ich problem. Rozumiesz? Natrafią na straż tylnią. Lęk może skłaniać cię do walki nawet wtedy, gdy może ona przynieść rezultaty odwrotne do oczekiwanych. Gdy mierzysz się z przeciwnikiem, bez względu na to, kto to jest, nieważne, to dziecko, szef, mąż, żona, to jest nieistotne, bo w ogóle wiecie, jacy chrześcijanie, jakich mają wrogów, mężów, żony, dzieci, pracodawców, to są ich wrogowie. Ktoś mówi, nie, nie, moja żona nie jest moim wrogiem. Zobacz, czego się boisz w związku z twoją żoną. Pastor to nie jest mój wróg. Zobacz, czego się boisz w związku z pastorem. Rozumiesz? Mój pracodawca to nie jest mój wróg. O, ja tutaj autorytet mam. Boisz się, że cię wyrzuci z pracy. Nie boję się. To czemu się codziennie modlisz, że cię nie wyrzucił? Panie, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że ten pracodawca jest mi ku dobremu. Ja nie twierdzę, że to jest złe ogłoszenie, no nie? Pytanie, dlaczego robisz to 30 dni w miesiącu? Co z tobą jest nie tak? To jest słowo wiary.
To jest słowo niewiary. Odwróciłeś kota ogonem. To jest słowo niewiary. Modlitwa Boże, Ty jesteś moją ochroną. Amen. To jest modlitwa wiary. Ale 30 razy w miesiącu? Panie, Ty jesteś moją ochroną. Ty się boisz. Czegoś. Czego ty? No nie boję się. Po prostu ogłaszam, Pan jest moją ochroną. Dawid też tak ogłasza. Wie raz. No tyle psalmów, nie wiem, tam napisał, powiedzmy, połowę, nie tam, nie wiem, ile tam kto napisał, połowę, proszę Ciebie, w każdym tam porazie nie będzie 70 razy. A Ty ile razy już ogłosiłeś w tym miesiącu, że Pan jest Twoją ochroną? Warownym grodem, że się kryjesz? Panie, kryje się w Tobie. Z modlitwy chrześcijan. Panie, kryje się pod Twoimi skrzydłami. Ja bym przeczytał kawałek psalmu i teraz on się codziennie kryje pod skrzydłami Pana. Co w tej głowie nie jest? Co tam się miesza człowieku? Że on się boi. Zobacz, czy twoja decyzja o walce nie jest oparta na lęku. Rozumiesz? Sprawdź to w duchu, jesteś człowiekiem modlitwy, obejrzyj to sobie. W ogóle ludzie, nie bójcie się oglądać siebie, to jest naprawdę, to jest przygoda jednak. Siebie obejrzeć to jest jednak przygoda, nie? To można tam zobaczyć takie historie, takie kurcze rzeczy, że człowieku, to jest Woody Allen do kwadratu. Pamiętaj, o tym, czy masz walczyć, czy nie decyduje głos Ducha Świętego, tylko głos lęku. Duch Święty. Kiedy Ty chodzisz w Duchu Świętym, Ty się nie boisz, nie? To wiesz, czym dla Ciebie jest walka? Normalną rzeczą. Taka, kiedy idę przez życie i wiem, że mam w coś uderzyć, no nie? To jest tak proste, jak zjeść łyżkę kaszy. Ale kiedy po głowie zaczynają mi chodzić w ogóle myśli, jak się, kurczę, ustawić, jak się uzbroić, jak to wszystko zrobić, rozumiesz, o co chodzi? To znaczy, że ja się boję czegoś. Ja się czegoś obawiam. To zaczyna mnie opanowywać. To jest głos lęku. Lęk bardzo głośno krzyczy. Strasznie głośno. Kolejna ćwiartka Izraelitów ma inny pomysł. Oni... Proszę. Koniecznie, pytaj. Jeszcze raz. Jeżeli Duch Święty obrazuje Ci, że jest potrzeba walki, no nie, to jest to dla Ciebie naturalny proces, zwykła codzienność. Kiedy zaczyna się w Tobie tworzyć cała infrastruktura z tym związana, rozumiesz? Musisz to zrobić. Jak tego nie zrobisz, to zobaczysz, czym to się skończy. Ustaw się odpowiednio, zorganizuj się. Pamiętaj, żeby wziąć tutaj dużo wstawienników do tego, bo jak tam będzie mało, to będzie źle. Wiesz, o co chodzi? Zaczynasz tworzyć taką... To zaczyna dominować cię, tak? To jest głos lęku. Kolejna część Izraelitów chce zwiewać. Oni chcą po prostu zwiać. Zawrócić i poddać się z powrotem władzy egipskiej. I to jest kolejny manifest lękowy. Mamy autosabotaż, mamy tą walkę, która jest oparta na lękliwym przeżywaniu rzeczywistości i mamy kolejny przejaw, to jest odwrót. Ich reakcja to jest trzeci rodzaj manifestu lękowego. Mojżesz nie próbuje nawet zaprzeczyć temu, co widzą ich oczy. On nie zaprzecza temu. W przeciwieństwie do wielu chrześcijan, którzy próbują ratować się przed lękiem, zakłamując rzeczywistość, bo on na przykład nie mówi im, a zaraz to przytoczę, oni nas nie gonią. Nie, no nie mamy wrogów. To wam się wydaje. A to jest mentalność masy chrześcijan. My nie mamy wrogów.
Wrog jest pokonany. Ja, jak ktoś do mnie krzyczy w ogóle w ten sposób, wiecie, to znaczy, że to jest bojący się człowiek. Szatan jest pokonany. Wow. Okej. Okay. Ale czemu tak mi to chcesz? No tu mi mówisz, że to jest mój wróg. Że on mnie tutaj atakuje. No bo on cię atakuje. On chce cię zarżnąć. 24 godziny na dobę szatan chce cię okraść, zabić, zniszczyć ciebie, zniszczyć twoich bliskich, zniszczyć twoje mienie, zniszczyć twoją wiarę. On to robi codziennie, zawodowo. Rozumiesz, o co chodzi? To więc nie mów mi, że nie masz wroga. Rozumiesz? Mi sobie nie mów. No mam wroga. Jest wróg. Nie zakłamuj tej rzeczywistości. Mojżesz mówi im prawdę opartą na zaufaniu Bogu. Mówi, Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Zobacz, co to jest za tekst. On nie mówi, nas nie gonią Egipcjanie. No gonią nas, chcą nas zabić wszystkich. I teraz wy to widzicie. I to jest normalna rzecz, że to widzicie. Wiecie, że to jest normalna rzecz, że my widzimy przeciwności, że my widzimy problemy, że my widzimy kłopoty, że my widzimy przeszkody. To jest normalna sprawa. Nie ma na myśli, nie ma tych rzeczy. Jak one są. Przecież będziesz szedł przez ulicę, idzie jakiś dwóch, kurczę, rozumiesz, harpaganów z kijami bejsbolowymi, co ty, że ich tam nie ma w ogóle. No są. No w ogóle może uwierzą, że ich nie ma. Nie, no oni są. Oni są. Po prostu idą tutaj na ciebie i na pewno nie mają w ogóle, wiesz, to nie są chłopaki z klubu poezji śpiewanej. Rozumiesz? Mają inny cel troszeczkę, rozumiesz? Wiesz? On ma dres, drugi ma dres, psa mają, pies też ma dres. Wszyscy mają dres. Wiesz, o co chodzi? Tak. Mojżesz mówi do nich, postrzegacie Egipcjan jako potężniejszych niż w rzeczywistości są, a przez to wasz lęk również jest wyolbrzymiony. On mówi, widzicie ich, ale oni, tak, nie są dla was finalnym zagrożeniem. Ale oni są. Ale nie są finalnym zagrożeniem. Wielu chrześcijan podchodzi do, idzie przez życie, pojawiają się problemy w ich życiu i oni zakłamują rzeczywistość, nazywając to wiarą. Moja droga jest prosta, nie ma żadnych przeszkód. Moja droga jest prosta, cały czas mam prostą drogę. A potem coś się im wykrzaczy, przychodzą pastorze, dlaczego ta moja droga nie jest prosta? Ale mówię, ale o co ci chodzi z tą drogą? No bo takie mi się pojawiają na tej drodze problemy. Ja mówię, bo na drodze są, a miało nie być. Ja mówię, no nie, nie miało. No nigdy nie miało nie być problemów. Nigdy nie miało być, nie miało być murów, że tam nie będzie przeszkód, dołów, złych ludzi, diabła. To jest nieprawda, że oni, no, ale że mnie to nie tknie. Zły nie może cię tknąć. No ale mnie tknął. Wracamy. To jest zwrot prawny, rozumiecie to? Zły nie ma prawa cię tknąć. Czytaj Biblię ze zrozumieniem. Nie, że nie może, dotknie mnie, a co myślałeś, że Bóg mu po pazurach da, tak? Szatan przyjdzie i cię dotknie, a tu mu pół. Anioł pięć razy większy urwał mu łapę. No bo jest napisane, że nie. Zły nie może cię tknąć, oznacza, że zły, czyli szatan, nie posiada prawa, którego dawcą jest Bóg. Wiecie, że Bóg jest prawodawcą, to jest prawodawca. I Bóg jako prawodawca nie dał mu prawa cię tknąć. A dlaczego on mnie dotyka? Mówię, bo to bydle. A dlaczego złodziej cię okrada, jak państwo zabrania mu kraść? A czemu gwałciciel gwałci, jak państwo zabrania gwałcić? I mamy takie kodeksy i mamy wszystko, tego nie wolno kara, tego nie wolno kara, a oni to robią. A czemu oni to robią? Teraz, przepraszam, do kogo ty przyjdziesz? Proszę ciebie, do Senatu i powiesz, ta konstytucja nie działa. Czemu? Bo mnie tam okradł. Okradł cię. Okradł cię. Trzeba było go zabić. Mogę?
No przecież jesteś dzieckiem Bożym. Jedynym pełnoprawnym zarządcą tej ziemi. Nie rozumiem, dlaczego nie zarządzasz. Ja nie rozumiem, czemu nie zarządzasz i czemu idziesz do ustawodawcy i mówisz, to jest twoja wina, bo ustawa nie działa, bo przed złodziej mi zabrał. Złodziej ci zabrał, przypuszczam, bo wpuściłeś go na teren, bo byłeś nieuważny, bo się drapałeś po dupie pół dnia, zamiast mieć dobrze pozakładane kamery wszędzie. Nie wiem, co tam miałeś. Władco. Nie wiem, jak tam władałeś. Mojżesz mówi, ci, co nas gonią, nie są tacy silni, jak się wam wydają. Bo właśnie wy w swoich głowach stworzyliście z nich potężnych. Oto potężni Egipcjanie, oto potężny problem. Co zrobimy? Poddamy się tym Egipcjanom. Poddamy się tym Egipcjanom. Rozumiesz? Nie. Nie poddamy się Egipcjanom. Bo Egipcjanie nie są tacy, jakich sobie wymyśliliśmy. Zrozum, że to lęk powoduje, że twoje problemy urastają do rangi Goliatów. To lęk. Ostatnio oglądałem sobie taki program o młodych ludziach, którzy wyjeżdżają na drugi koniec świata. Chłopak wsiadł na rower, pojechał sobie, kurczę, do Azji. Rozumiesz, dzisiaj prowadzi biznes w Chinach. Rozumiesz? 24 lata. 24 lata. Druga dziewczyna tam 23 lata, czy też ze 4 lata. Ona chińskiego się, wyprowadziła się też do Chin, mieszka w Szanghaju, biznesy robi. Rozumiesz, o co chodzi? Prosta, zwykła dziewczyna, człowieku. Czego nie zrobię? Nie bała się. Rozumiesz? Inna gdzieś tam mieszka sobie na Teneryfie, płaci sobie, kurczę, rozumiesz, 15 tysięcy za mieszkanie. Dla niej to jest... co tu robiłaś, jak przyjechałaś? No mówi, no tak usiadłem się, właśnie zastanowiłem, co tu robić i tak o, nauczyłam się czegoś. Wiesz, o co chodzi? Takie w ogóle, jakie to proste. Prości ludzie, to nie żadni ludzie, którzy przyjechali, mieli tam majątku, kurczę, rozumiem, w kieszenie popychane miliony dolarów. Rozumiesz, o co chodzi? Prosta dziewczyna wsiadła, mówi, to trochę pobyłam tam, trochę pobyłam tutaj, została, mówi, jest ciepło. Mówi, kurczę, tu sobie zarabiam, tam se zarabiam. Żyję sobie. Nie wyolbrzymili lęku. Nie poradzę sobie, nie dam rady sobie. Rozumiesz? Jak już nie dam rady, co zrobić? Najlepiej poddać się wrogowi. Oddam mu się w te ręce i już okej, jak już, kurczę, zdechnąć z głodu, to najlepiej, jak już w ogóle w znajomym klimacie, na znajomej melinie, kurczę, wiesz, o co chodzi, w znajomym, kurczę, zaułku. Nie? Mojżesz przypomniał im, że Bóg jest po ich stronie. On mówi, widzicie ich, ale ich nie będziecie widzieć. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. To jest przeświadczenie o tym, wiesz. No wyszliśmy przecież z Egiptu, żebyśmy tam nie żyli pod ich władzą. No Bóg jest z nami zatem. Bóg cię zbawił, wszedłeś do Jezusa, jesteś narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym. No Bóg jest po twojej stronie. No On jest po twojej stronie. On nie jest po stronie świata, On nie jest po stronie diabła, On nie jest po tamtej stronie. On ich nie wspiera, On ich nie wspomaga. Problemy nie są zasilane przez Boga, ale w głowie człowieka lęk wyolbrzymi te problemy. Ogromne są problemy. Z czego ja będę żył? Ja wiem, co ty mieszkasz, kurczę, gdzie ty mieszkasz? W Zimbabwe czy jakimś innym kraju, że tak powiem, gdzie jest 80% bezrobocia i nie wiadomo, z czego żyć. Wiesz, o co chodzi? Czy ty w Polsce mieszkasz? Podobało mi się, jak cię Klaudia powiedziała, jadę, nie chcą moich ust, cześć, idę tam, gdzie mi dadzą. O co ja będę siedziała z nimi, to po co ja mam dla nich to robić, jak zrobię dla tych, którzy mi zapłacą za to dobrze. W ogóle wiecie, nie powstają dylematy w człowieku, który co się nie boi. Nie ma odwrotu. O, już ja czasami pytam ludzi, czemu ty pracujesz w tej pracy, zarabiasz tutaj jakieś te psie pieniądze? No wiesz, no tak już pracuję. Pan mi dał. Przecież tej pracy w życiu ci Pan nie dał. Tej pracy nie dał ci Pan. Nawet diabeł ci nie dał, bo on by dał ci trochę lepszą.
Mojemu przynajmniej szatanowi by zależało, żebyś chociaż jakoś miał minimum tego, żeby się w próżność wbić. A ty się nie możesz nawet w próżność wbić tutaj w tej robocie. Ty jesteś tak pusty w ryj, rozumiesz o co chodzi, że to ci nie wiem skąd ty wziąłeś tę pracę, człowieku. Już nikt jej nie chciał. Nikt już jej nie chciał. Szatan to odrzutki takie, demony odrzuciły, zostawiły, że Boże znalazł. Znalazłem pracę. Może ta praca to ci nie starczy na gwoździe do trumny, człowieku. Ale pracę ci Pan ci dał ją? A to jest, co to jest? To jest odwrót, poddanie się wrogowi, bo już tu mieszkam, bo już tu żyję, bo już tu umrę. Rozumiesz, o co chodzi? Tak kiedyś drugi kościół, co prowadziliśmy w naszej miejscowości, która ma 8 tysięcy ludzi. I tak siedzę kiedyś w tej sali, we dwóch z Norbertem modlitwę tam nocną mieliśmy, tak se siedzę wreszcie, tak wiesz, któryś raz tak, ja mówię, co ja tu robię? Tak se, a wiesz, siedzieliśmy, to jeden z nas, modliliśmy się, ile tam wlazło, no nie? I tak w pewnym momencie, w którejś godzinie ten modlitw, tak mówię, tak, co ja tu robię w ogóle, nie? Co to w ogóle jest? To w ogóle, człowieku, my tam mieliśmy kretowiska w środku. Nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. Tam były krety takie, silne krety mieliśmy. Tam były takie krety, że człowieku wykopały kretowisko, to nam pękła podłoga betonowa. Ja mówię, jakie to krety silne w Nosielsku. Rozumiesz? I tak siedzę w ogóle w tej remizie, mówię, nie no, chyba, co? Drzwi wstawili, bo nawet drzwi nie mieliśmy tam. Kibla nie mieliśmy, też nie mieliśmy. Gazem grzaliśmy, człowieku. W ogóle potem jeszcze, ach, już nieważne. Generalnie siedzę w tej kanciapcie tam w ogóle, no nie, i mówię, nie no, chyba mnie stać na coś innego w ogóle. To, że ja pochodzę z tego Nosielska, co ma 8 tysięcy ludzi, rozumiesz o co chodzi, i tu człowieku się nic nie zmieniło od 900 lat, to chyba nie chodzi o to w moim życiu, nie? Mówię, bo to twoja wola, panie. A wiesz, a tam naprawdę się różne cuda działy. Ludzie z Warszawy przyjeżdżali, chrzciliśmy, to w ogóle różne historie. Ale ja tak siedzę, mówię, i tak się popatrzyłem tak. Siedzimy tu we dwóch, no nie? W tym te krety dopiero co tam wytegociliśmy jakoś, no nie? Ja mówię, nie no, mówię, siedzę w takiej kurcze dziupli tutaj. Co ja jestem? Co ja mam w tej głowie? Człowiek w świecie był, rozumiesz o co chodzi, to w takim miejscu by nie chciał się nawet, kurcze, nachlać, nie? Byś szukał, kurczę, jakiejś takiej miejscówki, takiej przyjazniejszej, nie? Znam, człowieka by się upić, byś nie mógł, byś upił się na smutno. Rozumiesz? Mówi, człowieku, ja tu siedzę. Ale co to jest? Lęk. Lepiej iść w to, co znane, niż zaryzykować to, co nieznane. Bo jak jest coś nieznane, to głowa pęka. Co tam się może zdarzyć? Ja bym tutaj nie był dzisiaj, jakbym siedział w tej dziupli. Chyba, człowieku, tutaj po prostu strażakiem był w tej remizie. Co? No, krety bym ewangelizował. Człowieku, 8 tysięcy ludzi. Wiesz, ile czasu się ewangelizuje 8 tysięcy ludzi? 2 miesiące. I masz zewangelizowanych ludzi. No i teraz to i co dalej masz teraz robić, powiedz? No krety. Duch kretyna. Atakował mnie w tamtym czasie. Skretyniałem wtedy. Pamiętaj, lęk powoduje, że zagrożenie zostaje mega wyolbrzymione. Lęk będzie chciał skłonić się do tego, że to, co znane, jest bezpieczniejsze od tego, co nieznane. Ja już to znam. Będę już siedział, czasami się, wiecie, głosicie ludziom, a ja już znam, tutaj już, ja już jestem w tym kościele, ja już znam ten kościół. No i co? Rozumiesz? Ja już to znam. Odwrót to ucieczka przed wyzwaniem w to, co znane. Jeśli uciekasz przed wyzwaniami życiowymi, w to, co znane, to znaczy, że prowadzi cię lęk, a nie Święty Duch. Zawsze. Bo on powiedział, stare przeminęło. Zrozum. Bóg tworzy rzeczywistość. Tak to nazwijmy dla potrzeby tego, co mówię. Tworzy rzeczywistość. Coś buduje, ty żyjesz w tym, no nie? I tu od razu on rujnuje.
Tam jest o rujnowaniu Ojca Rzymskiego. Tam od razu jest niszczenie tego. Dla Boga nie ma to żadnego znaczenia. Dla Niego nie mają znaczenia wspomnienia. Rozumiecie, o co chodzi? Nic dla Niego nie ma znaczenia. Pali listy, zdjęcia, kurcze filmy, niszczy. Nie ma żadnego znaczenia wczoraj. A człowiek słucha lęku, a lęk mówi, ale wróć, czy tutaj znasz. Znasz te rzeczy. Jedz tylko znane potrawy, przebywaj tylko w znanych miejscach, odpoczywaj tylko w znanych w ogóle klimatach, bądź tylko ze znanymi sobie ludźmi. Nie daj Boże, żebyś kogoś innego poznał. On może być niebezpieczny. Wiadomo, co on zrobi. No właśnie cały cyrk polega na tym, że największa zabawa jest w tym, że nie wiadomo, co ktoś zrobi. To jest przygoda. To jest normalna właśnie, nie wiem, co ktoś zrobi, nie wiem, co się tam wydarzy. O to chodzi, ludzie, o to chodzi w życiu, żeby iść tam, gdzie jest coś nieznanego. Tak się zdobywa ziemię. Tak się żyje. W ogóle rozumiecie, dlaczego ziemia jest zasiedlona? Bo jakimś ludziom na odcinkach różnych w historii przychodziło do głowy, żeby jechać tam, gdzie coś jest nieznane. No nie wiemy, co tam jest, człowieku. Kolumb szukał Indii, przyszedł, w ogóle stoją tam ludzie, mówi Indianie. Bo on Indii szukał, człowieku, rozumiesz, o co chodzi. To Indianie tam ich nazwał. I teraz na tym rzecz polega. Zdobywać, znajdować, rozumiesz, o co chodzi? Przecież jest napisane w ogóle u Salomona, że sprawą boską jest rzecz ukryć. Sprawą królewską, czyli moją i twoją, rzecz odnaleźć. Taka, kurczę, zabawa. To jest życie właśnie. Dlatego kto szuka, ten znajdzie. Pójdę, zobaczę. Pójdę, się dowiem. Co przy okazji? Rozwinę się. Będę życie prowadził. Rozumiesz? W tym, co znane, nie prowadzisz już życia. To już tylko wegetujesz. Już wiesz wszystko. Chodzisz po omacku. Rozumiesz? Wiesz, gdzie talerz, wiesz, gdzie łyżka. Idź w nowe miejsce. Dowiesz się czegoś. Dowiesz się, że gdzie indziej leży łyżka, gdzie indziej leży talerz. Inaczej się chodzi, inny rozstaw, kurcze, mieszkania. Dowiedz się tego. Dowiedz się, jak smakują nowe potrawy, jak mówią nowi ludzie. Dowiedz się, jak wygląda nowa ziemia. Dowiedz się. Nie, oni odwracają się. My wracamy do Egiptu. I tam przecież jest napisane, bo oni mieli ogórki, bo oni mieli czosnek. To są takie teksty biblijne. Oni przyszli, no może żeby ogórki mieli. No, ogórki. Czosnek mieli. Nie mamy czosnku. No nie mamy czosnku. I dlatego, że nie masz głębie czosnku, tak, to nie pójdziesz po swój sukces życiowy, bo czosnku nie ma. Bo ci coś tutaj nie gra, bo ktoś jest inny, bo ktoś jest sraki, owaki, bo on jest inny. To teraz, że ktoś jest inny, tak, to ty nie zbudujesz czegoś, bo on jest inny. Bo tam inaczej mówią, inaczej myślą, inaczej twierdzą. To tam wleź, tak? I zaprowadź boski porządek. Na czym? Na nowym terenie. Oto zamysł pański. Ta cała ich podróż to jest prorocza informacja. Lęk wyolbrzymia wszystkie potencjalne zagrożenia. Gdy to sobie uświadomisz, to możesz iść do przodu, wiedząc, że przeszłość kryje w sobie, że przyszłość kryje w sobie większy potencjał niż przeszłość. Gdy twoja droga staje się trudna, musisz uświadomić sobie, że to lęk sprawia, że wyolbrzymiasz zagrożenie. To właśnie w głowie twojej wyolbrzymiasz zagrożenie. I najdrobniejsza potrzeba, ona staje się w ogóle wielkim wyzwaniem teraz dla ciebie. Ja was zachęcam po prostu do badania umysłów, bo wszystko się rozgrywa w naszych umysłach. Musisz wtedy przypomnieć sobie tą siłę, która pomogła ci zostawić przeszłość. Dlatego się, wiecie, co się wspomina? Narodzenie z Ducha Świętego. Jak już całkiem jest, kurczę, wszystko na nic, to się wspomina, aha, to ty mnie wyprowadziłeś z tego, kurczę, Matrixa. Halleluja. Cały czas twoja ręka jest nade mną. Twoja wiara musi opierać się o rzetelną wiedzę, która sprawdza się w życiu twoim i innych ludzi. Nie opiera. Pamiętaj, twoja wiara nie może być wiarą ślepą. Bóg nigdy nie wymagał od nikogo ślepej wiary.
Musisz mi wierzyć. Musisz mi wierzyć, że teraz ci się uda. Nie. Zauważ, Izraelu, wyprowadziłem cię z Egiptu. Czyli skoro wyprowadziłem cię z Egiptu, to co? To musi ci się udać, bo ja jestem Bogiem konsekwentnym. Ja jestem konsekwentnym Bogiem. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. No nie po to cię wyprowadziłem ze świata, żebyś teraz z powrotem wracał pod jarzmo świata. Ty sobie to, człowieku, uroiłeś, że takie coś może być, że raptem zasnąłem, że zapomniałem o tobie, że doprowadziłem cię na skraj morza i sobie poszedłem, że jestem takim chorym Bogiem. Że cię wyrywam, kurczę, człowieku, z tego narodu egipskiego, doprowadzam cię tutaj, a potem kopaj sobie radź sam. Oni tak myśleli, dlatego mówią, okej, wracamy. Lepiej robić cegły, lepiej przyjmować baty, lepiej. Lepiej. Ile ludzi przelatuje przez nasz zespół i potem oni wracają do różnych struktur religijnych, bo tam lepiej. W ich głowie. Tam lepiej. Bo tam ich nikt nie ciśnie o rozwój. Tam nikt nie przychodzi do nich, mówi dawaj, kurczę, do służby. Tam jak, kurczę, rozumiesz, nie wiem, podniesiesz ręce i dobrze poskaczesz, to w ogóle już spełniony jesteś. Już ty jesteś spełniony. Wszyscy są spełnieni. Rozumiesz, nikt cię nie bierze na rozmowę, nie rozlicza cię, nie mówi, słuchaj, weź no tutaj usiądź. Rozumiesz? Opowiedz mi, jaki jest twój sukces. Gdzie ty jesteś w życiu? Tam cię nie będą pytać o to. Rozumiesz? Tam ci będą opowiadać, rozumiesz, głodne kawałki, tak? Bylebyś był. Podsumowanie tego. Lęk sprawia, że to, co nieznane, wydaje się groźniejsze od tego, co jest w rzeczywistości. Pamiętaj, zawsze nieznane będzie wydawało się groźne, rozumiesz? Jeśli będzie lęk stymulował twój umysł. Po prostu. Trzymanie się strategii przeszłości może być szkodliwe dla twojej obecnej sytuacji. To, że coś ci wychodziło, rozumiesz? W tamtym Egipcie, tak? To w ogóle nie oznacza, że to jest bezpieczna sprawa. Rozumiesz? Zapomnij, rozstań się. Jak twoje myśli są tam kierowane, pamiętaj, to jest lęk. Nie. Idę po nowe. Zdecyduj, aby patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. Myśląc o tym, nie musisz, kiedy tak myślisz, to nie będziesz się skupiał na wrogach. Nie będziesz myślał nawet o powrocie. Człowiek się musi zakotwiczyć w swoim celu. I ostatnia grupa Żydów, która została do obróbki Mojżeszowi, to grupa, która poszła w tak zwaną wyuczoną bezradność, czyli modlitwę bez działania. I to była grupa, która mówiła, módlmy się teraz. Teraz się módlmy. Z ludzkiego punktu widzenia modlitwa to akt takiej introspekcji, rozmowy z Bogiem. Rozumiesz? To jest tak jak, oto dobrze, teraz jest mi ciężko, idę porozmawiać z Bogiem. Ludzie, jak jest komuś ciężko, to się nie idzie rozmawiać o tym z Bogiem. To jest choroba umysłowa. Tego nie wolno robić, bo to jest wyuczona bezradność. Nas tego nauczono. Nawet mamy takie przysłowie, jak trwoga to do Boga. To nasze rodzime polskie przysłowie. U nas nawet ateiści wołają do Boga, jak się, kurczę, tyłeczek pali w życiu. Rozumiecie? Ja naprawdę dostaję od ludzi informację, Arturze, mówi, może ta twoja modlitwa coś pomoże. Ja już wiem, że jest grubą u kogoś, nie? A on nie wierzy w Boga. Cały pół biedy, że wierzy we mnie. Wiesz, o co chodzi? To przynajmniej jest jakiś punkt zaczepienia, nie? Ale wiem, że on nie wierzy, ale jest przyparty i teraz co, widzi moje życie i widzi, że moje życie idzie sobie cały czas systematycznie w ogóle do góry, nie? No to może się, nie wiem, ile razy słyszeliście, pomodlić się o ciebie, no modlitwa nigdy nie zaszkodzi. I to ateiści mówili nieraz, modlitwa to nie zaszkodzi, no pewnie, że nie zaszkodzi. Taka mentalność.
Gdy przeciętny chrześcijanin modli się, to unika innych działań. Pamiętaj. I w pełni koncentruje się na tym akcie. I to jest okej tutaj. Tylko pamiętaj, kiedy się modlisz, unikasz innych działań. I to jest okej. Tylko to coś, no nie, to coś jest bardzo poszerzone w życiu chrześcijan. Bo chrześcijanie tym czymś zastępują masę innych rzeczy. Bo nikt nie powiedział, nie módl się, my ciśniemy na modlitwę. Ja jestem człowiekiem modlitwy. Ja się zamykam, ja się modlę. Jak ja się modlę, to nie robię nic innego. Nie odbieram telefonu w tym momencie, nie robię jakichś rzeczy, bo się modlę. Ja nie mam w ogóle, ja nie modlę się, nie mam dwóch telefonów włączonych. Co się dzieje? Nie, ja się modlę. Ja staram się, żeby w ogóle niczego nie słyszeć, ja staram się w ogóle wycinać, staram się, żeby nie było w ogóle ludzi gdzieś tam. Rozumiem, ja się modlę. Ale następnie, tak, idę działać. I pamiętajcie, w filozofii żydowskiej nie istnieje pojęcie modlitwy, tak, bez decyzji o działaniu. Takiego czegoś nie ma u Żydów. Pokażę różnicę. Przeciętny chrześcijanin, pojawia się problem w jego życiu i on mówi tak, idę się pomodlić. No nie? Przeciętny Żyd, pojawia się problem w jego życiu, Żyd mówi tak, załatwię tą sprawę, a teraz pójdę zapytać Pana jak. Oto różnica między mentalnością chrześcijan a mentalnością Żydów. Ja mówię chrześcijan nominalnych. Rozumiecie? Bo chrześcijanin, on idzie się najpierw pomodlić. On mówi, najpierw się pomodlę. Nie, najpierw zdecyduj, że załatwisz tą sprawę. Bo decyzja o załatwieniu sprawy nie jest, tam nie ma znaku równości do tego, czy dokładnie wiesz jak. Ale ja na przykład podchodzę do problemu i patrzę na problem i mówię, okej, ja to rozwiążę, ja jestem pewny tego, co powiedziałem. Pewny tego jestem tego pewny. I dopiero teraz z tą pewnością ja mogę iść się modlić. Po co? Żeby się dowiedzieć, jak to zrobić. I nie ma bata, że ja w ogóle wracam z mojej komory i ja nie wiem, jak to zrobić, ja nie mam precedensu. Nigdy w życiu nie miałem precedensu. Ale jak ja tego nie rozumiałem i miałem odwrócony w ogóle wektor, to ja wielokrotnie wstawałem, mówię, no modliłem się i ty wiesz, wielu z was to zna. W ogóle wracasz z modlitwy i dalej nie wiesz, co masz robić. No i dalej stoisz, myślisz i teraz... I wiesz, co się, i już nic nie masz, bo już nic nie masz. No, i to był ten moment, gdzie odwróciłeś wektor. Odwróciłeś to. Zrobiłeś to normalnie, jak naturalny chrześcijanin, a nie jak Żyd. Żyd by tak nie zrobił. Żyd zobaczy wroga, to powie, zabiję tego wroga. A potem idzie do Boga i mówi, Boże, czym go zabić, gdzie i kiedy? Tak będzie myślał Żyd. Czym, gdzie i kiedy? Albo on już zdecydował, że go zabija. A chrześcijan się zapyta. I te pytania chrześcijańskie to jest mistrzostwo świata. Pojawia się problem w życiu chrześcijanina, on idzie się modlić i się pyta, Panie, co mam zrobić z tym problemem? Nasrać i podrobić. Człowieku, to jest problem. To jest problem. To jest problem. Jeśli to jest problem, a ja cię zbawiłem od problemów, to co ty masz, chłopie, z tym zrobić? Masz to zniszczyć. Tak? No takie są w ogóle, tak rozumuje masa chrześcijan. Tak? Albo rozmawiam, takie, może to jest prowadzenie pańskie. Jakie prowadzenie pańskie? Przecież problem masz, człowieku, no problem masz. Stanął ci wróg na drodze, wróg ci stanął na drodze. No o co ci chodzi? Idziesz sobie, patrzysz, rzeka. No jest rzeka. Rozumiesz, o co chodzi? Przecież ty nie usiądziesz, powiesz, o rzeka. Może ty masz przejść przez rzekę. Rozumiesz?
Ty cały czas mówisz, że ja mam przejść przez rzekę. Więc co teraz? Ja się modlę. Czy mam zbudować most? Czy mam zbudować łódkę? Czy się, kurczę, tutaj mam nauczyć pływać? Nie wiem, co mam zrobić. Czy jakiś cud i przebiec po tej rzece? Rozumiesz? No konkretnie, Boże, konkretnie, co mam zrobić? Budować, biec, płynąć. Tak? Bo co? Bo mam się dostać na drugi brzeg. Normalny Żyd nie zapytałby nigdy, idąc w danym kierunku, rozumiecie, o co chodzi? Czy on ma się tam przedostać? Nie, masz tutaj zostać i zbudować chatkę. No. On powiedział, pójdź. Zobaczcie, pamiętacie, on mówi tak, dam wam ziemię. No jest morze. No przecież cel się nie zmienił, no po ziemię idziemy, na morze jest. No to jest w ogóle sprawa przejściowa. No to jest przejściowa sprawa, no może, no tak przydarzyło się może, no okej, no coś się tam przydarza. Jednemu się to przydarzy, drugiemu coś innego. Rozumiesz? Cel jest tam ziemię, po ziemię, idziemy po ziemię. Idziemy po sukces. Po sukces idziemy. Po sukces, my musimy osiągnąć sukces. Coś ty taki najarany na sukces. No właśnie, najarany jestem na sukces. I co mnie obchodzi, co ja mam po drodze? Po drodze mogę mieć różne rzeczy. Mogę mieć bandytów, złodziei, kogokolwiek. Tam będzie urząd skarbowy, coś tam będzie stało po drodze. Nie wiem, co tam będzie stało. Jakieś morze czerwone się pojawi. Wszystko jest w twoim umyśle. Każdą rzecz. Właśnie gdy się modlisz, bo co się dzieje? Podczas modlitwy to Duch Święty otwiera ci głowę. Jasne, przecież jest napisane i jakby idąc z nimi, tak, mówił do nich, tak, i zaczęli rozumieć pisma. Rozumieć. Banie im otworzył na rozumienie pism. My idziemy się, ale kiedy ci Duch Święty otwiera głowę? Wtedy, kiedy ty decydujesz się, żeby złamać problem, a nie ty się zastanawiasz, a może to znaczy, a może to tamto znaczy. Dzisiaj jest masa ruchów proroczych, oni ci tłumaczą, co to znaczy, co tamto znaczy. Problem zawsze znaczy problem. Mnie, jak tam troszkę się wypowiadałem na ten temat tam Putina i tych innych, w ogóle ktoś mnie tam pytał. Ja mówię, ale człowieku, to jest problem. To jest ale ty, Arturze, nie rozumiesz, bo to jest wyższa sprawa. Ja mówię, jaka to jest wyższa sprawa, człowieku, jak mnie paliwo podnieśli? To ta wyższa sprawa oznacza to, że ja teraz mam wydawać dwa razy więcej pieniędzy. Zamiast je wydawać na szerzenie królestwa, to będę je wydawał na paliwo, tak? I to jest w porządku, bo to jest jakaś większa sprawa. Co mnie to obchodzi? Wiesz, o co mi chodzi. To jest problem. To jest po prostu problem. A nie wyższą sprawę, człowieku. I będę szedł, ktoś będzie mi chciał urwać łeb i ja będę myślał, że to jest jakaś wyższa sprawa. W ogóle nie będę myślał, że to wyższa sprawa. Trzeba po prostu zabić intruza. Bóg nie oczekuje od ciebie modlitwy bez działania. Zapomnij o tym. Przestań robić sobie cyrki modlitewne. Nie rób sobie cyrków modlitewnych. Nie uciekaj w tą modlitwę. Nie siedź tam w tej modlitwie. I kurczę, ja wiem, są ludzie, którzy mają bardzo poważne skrzywienia psychiczne. Oni mają coś takiego, że on się syci modlitwą. On wchodzi w modlitwę, taki człowiek, i on się tam syci tą modlitwą. Się obkłada, obmywa, on się nią karmi, on siedzi w tym. Tak mi tu dobrze, tak mi jesteś samotny. Samotny człowiek jesteś. Nie masz kolegów, nie masz przyjaciół, nie masz do kogo buzi otworzyć, jesteś zakompleksiony, jesteś samotny. Dlatego tam siedzisz i się tym smarujesz. Rozumiesz? Takie coś masz. Wiecie, ja wam coś pokażę. Ponieważ żyjemy w kraju katolickim, mamy zakony. Wiecie w ogóle, jaka była idea powstawania zakonów? Zakony, które dzisiaj są, one były odwzorowaniem szkół proroczych Starego Testamentu. Dlaczego na przykład oni się nazywają, człowieku, karmelici bosi? No bo kto siedział na Karmelu? Kto tam miał swoją ekipę? No Eliasz. Kto z Karmelu tam, kurczę, piorunami walił człowieków, czarowników? No Eliasz. To były te grupy, o co chodziło z prorokami. Prorocy żyli sobie i prorok miał przebywać w Bożej obecności więcej niż przeciętny Izraelita. Po co? Żeby przeciętny Izraelita mógł przyjść do proroka i powiedzieć, Eliaszu, mam taką sprawę. A Eliasz powiedział, ja już to widziałem.
On miał służyć ludziom. Wiecie, pierwsze zakony katolickie miały ludziom służyć. Miały być jak takie grupy prorocze. Co się zrobiło? Teraz się idzie do zakonu. On idzie do zakonu. Każdy popieprzony, on do zakonu pójdzie. On się tam zamknie, on się tam nie odzywa, on tam na boso chodzi, on tam człowieku założy sobie tego. Dlaczego? Zakompleksieni, odrzuceni, poniżeni, proszę, siedzą w zakonach. Zakonnik. I on mówi, święty. Jaki on święty? On jest rąbnięty. Rozumiesz, o co chodzi? On miał służyć ludziom. On miał być mistykiem, aby służyć ludziom. Nikt ci nie mówi, nie bądź mistykiem. Amen. Ale masz być praktykiem mistykiem. Dzisiejszy prorok to praktyk ma być. Rozumiesz, o co chodzi? Praktyk. W ogóle tam prorok. Chrześcijanin ma być praktyk. Masz się modlić, żebyś był praktykiem. A nie idę się pomodlić, posiedzę, miałem super czas. Jaki ty miałeś czas? Opowiedz mi, jaki miałeś super czas? Co ty miałeś za super czas? Ja się modliłem tak długo, miałem taki super czas. Ale co to znaczy super czas? Tak się dobrze czuję. W porządku. Nie w porządku, nie, no jak najbardziej. Ja 15 godzin śpię, też się bardzo dobrze czuję. Jak mam taką możliwość, w 15 godzinach snu człowieku się najem, napiję, wyśpię, rozumiesz się, jaki ja jestem szczęśliwy. A ty odczuwasz być może taki euforyczny stan, taką atrę, w wyniku czegoś, wiesz, że ci tam no, przebywasz tam sobie w tej modlitwie, nie? No i prawdopodobnie w głowie swojej przebywasz, taki masz dynks, wiesz o co chodzi, nie? Ale Żydzi tacy nie byli, dlatego Mojżesz, on do nich mówił, oni mówią, modlimy się, Mojżesz, nie! Nie! Bóg nie mógł przesunąć ich nóg w kierunku morza. Każdy musiał zrobić to samemu. Oni mogliby tam klęczeć do śmierci. Mojżesza też zaczęło to łapać. I wreszcie Bóg do niego mówi, wstań, co ty robisz? Weź laskę, podnieś do góry, rozkaz morzu. Wiesz, o co chodzi? Modlić się należy tylko wtedy, gdy człowiek zdecyduje się również podejmować działania. Nie decydujesz się na podejmowanie działań, moja prośba, nie modl się. Bo skończysz na terapii. A jak się będziesz wstydził przyjść na terapię, to skończysz jeszcze gorzej. Nie, po prostu. Nie chcemy działać, nie módlmy się. Rozumiecie, o co tu chodzi? Błagam was, załapcie to. To nie ma sensu. Ja na przykład, ja chcę się rozwijać, to się modlę. Bo ja chcę się rozwijać, ja mam takie coś. Ja chcę działać, to się modlę. Ja chcę się przesuwać w wierze, to się modlę. Bo ja chcę to robić. Ja mam cele określone. To ja się modlę. Chcę być szczęśliwszy, się modlę. Jak ktoś mówi, a wiesz, bo modlitwa to jest po to, żeby z Bogiem porozmawiać. Boże. No to, no tak, bo Bóg to potrzebuje, żebym ja uklęknął. I teraz, Panie Boże, ja uwielbiam Cię, jesteś wspaniały, cudowny, najlepszy, najcudowniejszy. I teraz On tego może potrzebuje, tak? Nie. On tego naprawdę nie potrzebuje od nas, bo On nic od nas nie potrzebuje. Nic. To my korzystamy z tych modlitw. To my korzystamy z modlitw. To my jesteśmy ładowani Bożą energią, jak się modlimy. To my, uwielbiając Boga, bierzemy z tej modlitwy, a nie Bóg. Bóg nic nie bierze z naszych modlitw. Bóg nic nie bierze z naszych modlitw, bo to jest Bóg. Jego nie zasilają te modlitwy. Rozumiecie, o co chodzi? Jego nie cieszą te modlitwy. Dlaczego? Bo on nie jest smutny. On jest normalny, stały w emocjach, normalny Bóg. Mamy normalnego Boga. Normalnego Boga mamy. Normalnego. Który w ogóle miłość swoją okazał do nas przez to, że jak byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. On to zrobił dla nas. Rozumiecie, o co tu chodzi? To dla nas to zrobił, a nie, że my dla Niego mamy coś robić, bo my dla Niego nic robić nie możemy i nie możemy też spowodować, że On się będzie dobrze czuł przez nasze modlitwy albo nasze uwielbienie. To wszystko, co robimy, to służy nam. Taka jest prawda o Bogu. Dlatego rozumiecie, to trzeba wyrywać z korzeniami to, co gdzieś załadowano nam do głów, tak?
w ogóle odpowiednio to ukierunkować. Bóg się cieszy, jak się rozwijamy, Bóg się cieszy, jak w ogóle, rozumiecie, w tej konfiguracji, jak myślisz, co On robi, to, że ty się rozwijasz, bo ty jesteś celem. Celem jesteś, rozumiesz? No zrobił coś, to teraz patrzy na ciebie, bo zrobił coś. Teraz, kiedy ty, usta będą twoje otworzone, przyjdzie taki moment w ciągu najbliższych 3 miesięcy, że będziesz mówiła o wiele więcej, niż mówiłaś do tej pory. I trafią się też tacy ludzie, którzy będą mieli takie dosyć wysokie stanowiska. I twoje usta będą się praktycznie same otwierały, zobaczysz. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, jak to działa. Że ty jak się rozwijasz, rozumiesz, to robisz, to cel spełniasz. Jakby dzieło krzyża kontynuujesz. Dzieło krzyża. A oni chcieli się modlić. Dlaczego? Ze strachu. Ze strachu nie można się modlić. Jeśli kiedykolwiek w życiu odczujesz strach, a każdy odczuwa z nas strach, tak? Nigdy się wtedy nie módl. Bo nakręcisz koniunkturę duchową. Rozumiesz? Nakręcisz koniunkturę. Proszę was, załapcie to. Tego nie wolno zrobić. Nie wolno się wtedy modlić. Wtedy musisz uderzyć w to. Uderzyć. Mi to do głowy nie przychodzi. Ja teraz jestem w trudnej sytuacji, ja będę miał komorę. Czy wiecie, że ja na przykład, jeżeli gdzieś wyjeżdżam na komorę i bywa sytuacja, coś takiego, że ja się, że mam nie do końca komfortowo, się czuję jakieś, mam jakieś opresje, no nie? Ja w ogóle nie podchodzę do tak zwanej bliskości do Boga. Ja tego nie robię. Ja potrafię iść i przez ciebie przez 3 godziny w ogóle jechać z diabłem w człowieku w języku polskim, człowieku różnym, rosyjskim, bo dosyć dobrze znam, rozumiesz? I w różnych językach ja z nim jadę. Całym sobą. Rozumiecie? Ile ja już mu wierszy napisałem? Tak, ja napisałem diabłu wiersze. Rap robiłem. Rozumiesz, o co chodzi? Brałem kartki, napisałem w ogóle, wiesz, wyrapowałem w ogóle wszystko, potem podarłem, wyrzuciłem. Jechałem z nim na wszystkie możliwe sposoby. I wtedy, kiedy odeszła opresja, tak, ja sobie mogłem przyjść i powiedzieć, ojcze, jestem. Uwielbiam ciebie, halleluja. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Bo to się tak robi. A religia będzie uczyła cię inaczej. Módl się. Pali się grunt pod nogami, módl się. Nie chce ci czegoś robić, módl się, żeby mi się chciało. Ojcze, niech mi się chce. Człowieku, to w ogóle ludzie, którzy tak robią, to oni ogłaszają nad sobą, że nie posiadają kontroli nad swoją psychiką. Ojcze, spraw, żeby mi się chciało. Ojcze, spraw to. Ojcze, spraw człowieku. Wiecie, dlatego, że my żyjemy też w takim środowisku. Starsze osoby to, wiecie, wielokrotnie starsze osoby to tego nie trybią. Jak to, żeby mi się chciało? 50 lat temu człowiek się nie zastanawiał, czy mu się chce iść do pracy. Rozumiecie? Nie miał takiej w ogóle historii. Dzisiaj człowieku modlą się. Boże, że będziemy się teraz modlić, bo tu Egipcjanie gonią morze nieotworzone. Mojżesz mówi nie. Koniec. Pamiętaj, gdy doświadcza się w życiu jakiś krzywd, to nabiera się zwyczaju zamykania serca, bo łatwo jest zamknąć serce i się modlić. Tak. Chrześcijanie są w tym dobrzy. Zamykają serce. Jakieś krzywdy im się dzieją. Oni zamykają serce. Idziemy się modlić, no nie? A tu nie jest kwestia, żeby się modlić. Trzeba się spotkać z bólem, spotkać z lękiem, spotkać z Egipcjanami. Trzeba się spotkać z nimi. Trzeba się spotkać z tym. Potem będzie czas na modlitwę. Spotkaj się z nimi. Bądź pewny, że Bóg cię wyprowadził z Egiptu nie po to, żeby cię dopadli Egipcjanie. Teraz się spotkaj z Egipcjanami. Rozumiesz?
Gdy weźmiesz na siebie odpowiedzialność, to wtedy inni, z Bogiem włącznie, z Bogiem na czele, będą mogli ci przyjść z pomocą. Jeżeli weźmiesz na siebie odpowiedzialność, to Bóg ci przyjdzie z pomocą. Jeżeli weźmiesz na siebie odpowiedzialność. Boże, ja to zrobię. Rozumiesz? Boże, ja to zrobię. Boże, ja tam dojdę. Boże, uda mi się to. Boże, ja powalę moich wrogów. Boże, ja to zbuduję. Boże, co rozpocząłem, to i zacznę. I wtedy Bóg jest z tobą. Rozumiesz, o co tu chodzi? On w tym jest z tobą, jeśli ty wziąłeś odpowiedzialność. 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 Ja zarobię pieniądze. Ja stanę się milionerem. Ja to zrobię. A religia będzie mówiła, uspokój się, uspokój, pokory, pokory. Wykonaj pierwszy krok, a pomoc na pewno nadejdzie. Wykonaj pierwszy krok. Tak się chodzi z Bogiem. Nie czekaj na pomoc w modlitwie. Przestań to robić. Wykonaj krok. A pomoc musi nadejść. Nigdy nie ma tak dobrego momentu, żeby się poddać. Nie ma w życiu takiego momentu w ogóle. Poddam się teraz. Teraz się już powiem. O, i to jest tekst. Pozostała mi tylko modlitwa. Przecież ktoś to tak mówi. To ten człowiek. On w ogóle burzy swoje chodzenie z Bogiem. Teraz pozostała już tylko modlitwa. Jak to? Nigdy, przenigdy nie pozostawiaj swego życia w czyichś rękach. Posłuchaj, co ci powiedziałem. Nie pozostawiaj swojego życia w rękach Boga. Nie rób tego, bo to nie Boże. On nie po to ci dał życie, żebyś się kładł mu na rękach. To nie tak działa. To jest patologiczne. To jest tak, jak człowiek rośnie, proszę ciebie, już jest dorosły i przychodzi do matki i chce jej się władować do brzucha. Posiedzę tu. Ty mnie urodziłaś teraz. Wiesz, o co chodzi? Urodziłaś mnie. Teraz się mnie opiekuj. Na taki zamieściłem obrazek w internecie. Naobliżali mi za ten obrazek człowieku. Taki z rowerkiem tam. No bo takie była, tak zobaczyłem, taki obrazek na górze. Jak kiedyś rodzice uczyli jeździć dzieci na rowerze, jak teraz uczą jeździć. Tam kiedyś dzieciakowi dał kopa na tym rowerze, jechał z górki. Wiesz, o co chodzi, no nie? A dzisiaj lekarz, kurczę, wszyscy w ogóle wsiada na rowerek, żeby mu się nic nie... nie... Wiesz, o co chodzi? To jest chore. I ta choroba, to jest humanizm, ona żre chrześcijaństwo. Ona żre to chrześcijaństwo. Nigdy, przenigdy nie pozostawiaj swojego życia w ręku Boga. Bo nie po to Bóg posłał swojego Syna zamiast ciebie. Rozumiesz? Żebyś to robił. Nie po to cię wypełnił swoim świętym duchem. Nie po to się z tobą zjednoczył. Ty jesteś jak otwieracz, rozumiesz? Jak otwieracz. Musisz, chcesz, żebyś to zrozumiał. Nie, ta pomodlę się, może się rozejdzie. Nie? Wiesz, kiedy tak naprawdę jesteś powierzony Bogu? Kiedy działasz. W innym wypadku nie jesteś powierzony Bogu. W innym wypadku to jesteś, kurczę, zachowujesz się jak sierota, jak nieszczęście. Kładziesz się na ręce, nie śmie, Panie. Te teksty, ja też kiedyś wyznawałem te teksty. Rozumiesz, taka była baś tam, wiesz, że tam szedłem z Panem, były ślady, potem śladu, tylko jeden był ślad. Panie, czemu mnie zostawiłeś? O, nie zostawiłem, na rękach Cię wtedy niosłem, dlatego tylko moje. Ja naprawdę przeszedłem te wszystkie rzeczy. Chodzi mi, co? Sam, no czytałem wszystkie lektury, naprawdę. Chodzi o to, że to głupota. To głupota. Przyjąłem teraz, bo to jest mentalność, przyjąłem Jezusa i teraz Pan mnie niesie przez życie. Rozumiesz, o co chodzi? Człowieku, no. No tak. Wtedy oni się modlą teraz. Boże, tu Egipt.
idźcie. Wiecie, że oni musieli wstawić nogi w wodę? Rozumiecie, co tam chodziło? Tam nie było, tam, o, rozeszło się morze, oni sobie poszli kroczkiem. Tak myśli nowożytne chrześcijaństwo dzisiaj. Tam była cały czas woda, oni szli, rozumiesz mnie? Mojżesz szedł z tą, kurczę, pałą, czy tam stał z boku, a oni mieli iść. I tak, i oni szli, człowieku. I woda sięgała, gdzie jest napisane o tym? Gdzie? Tu u Ezechiela, rozumiesz? Potem jest tam opisana informacja prorocza. Najpierw kostki, potem kurcze piszczele, potem pas. Ludzie, ja nie wiem, kiedy się rozstąpiło morze. My nie wiemy, my w ogóle widzimy obrazek, że tam się rozchodzi, kurcze, rozumiesz, wiesz, tak jak brud wszechmogący, barszcz, kurcze, czerwony w talerzu se rozstępował dla zabawy, nie? To nie było, że się rozstąpił, oni weszli, oni tam weszli, oni trzymali swoje dzieci, rozumiesz, o co chodzi, oni prowadzili swoje zwierzęta, oni szli przez wiarę, oni byli zamoczeni, nie wiem, czy dotąd, rozumiesz, o co chodzi? Najprawdopodobniejsze informacje są takie, wiecie, jakie są informacje? Że oni szli, tak, po prostu, a woda powoli się obniżała. I kiedy oni zupełnie szli suchą stopą, to nie wiemy, czy na początku, czy od środka. Jest napisane, że oni przeszli suchą stopą. Stopa ich była sucha, kiedy oni wyszli z morza. Kiedy? Nie wiemy. Wiemy, że oni musieli wejść w morze. Trzeba wejść w życie, żeby zaczęła działać Boża moc. Wejść w życie. Wejść. Rozumiesz? Trzeba się spotkać z problemem. Trzeba wyjść naprzeciw. Trzeba wjechać w coś. Rozpocząć, zaryzykować. Rozumiecie? To jest mega ważne, co wam dziś mówię. Mądry człowiek nigdy nie pozostawia żadnej dziedziny swojego życia na łasce tak zwanego losu, jakkolwiek go sobie będziemy nazywali, czy Bogiem, czy człowiekiem, czy czymkolwiek innym. Bo religia to chce, żebyś po prostu nazwał Boga, żebyś nazwał los Bogiem. O, ja Panu powierzyłem swoje sprawy. Jak? Czy Bóg nie załatwia twoich rzeczy? Gdy zaczynasz obwiniać niewidzialne siły, nie wiem, szatana, demony, złą wolę ludzi, rynek, giełdę, politykę, to jest to znak, że zrezygnowałeś z kontroli nad swoim życiem. Rozumiesz? I tylko pozostała ci modlitwa. A ty po prostu zrezygnowałeś z kontroli. To giełda winna, to polityka winna, to ludzie winni, wszyscy są winni, wszyscy winni. Oddałeś odpowiedzialność. Ja mam zawsze w głowie jedno, że to muszę zrobić. Zrobię to. Zrobię to. To na tobie spoczywa odpowiedzialność. A Bóg to jest tylko twój pomocnik. Rozumiesz, co powiedziałem? Bóg to tylko twój pomocnik. Bóg to tylko twój pomocnik. On ci tylko pomaga. Rozumiesz? On ci pomaga. Nic więcej. On ci pomaga. A religia wmawia, że on za ciebie działa. Bóg nie działa za ciebie. Bóg ci pomaga. Bóg i ludzie mogą dawać ci wskazówki, jednak ani oni, ani on nie będą działać za ciebie w sytuacjach, gdy choćby najdrobniejszego kroku nie zrobisz sam. Bóg pomnoży pracę twoich rąk. Ostatnio modliłem się i Bóg tutaj mówi, ty uważasz, że ja się pomyliłem, jak powiedziałem, że pomnożę, że będę błogosławił pracę ludzkich rąk? Ja mówię, i w ogóle wiecie, mnie olśniło. Ja mówię, okej, okay, czyli każdy człowiek, czyli mówimy o naszym tu zespole, każdy człowiek u nas w zespole, absolutnie wystarczy mu praca jego rąk na to, mówimy praca szeroko pojęta, tak? Czyli każdy z nas jest kompletny do tego, żeby osiągnąć sukces finansowy na przykład. Kompletny. Każdy z nas. Bez wyjątku.
Po prostu, nie? Niezależnie jak bardzo wierzysz we wszechmoc Boga, On ci nie pomoże, jeżeli nie zamierzasz ruszyć z miejsca. On tego nie zrobi. A lęk będzie ci mówił, przecież pamiętasz, czego się nauczyłeś? Nauczyłeś się być bezradnym. No to co? To się módl. Przyjaciele, autosabotaż, walka bezrozumna, odwrót, czy ta modlitwa tak zwana, czyli wymuszona bezradność, to cztery formy lęku, który działa przez człowieka od zarania dziejów. I to będzie działało do końca dni tego, co się nazywa ludzkość. Jeżeli będziecie to namierzać, to będą to dla was czerwone lampki. Jeżeli będzie się to wam pojawiało w głowie, to nie nazywajcie tego inaczej, tylko po prostu lękiem. Wystąpcie przeciwko temu. Nigdy się nie zgódźcie na te rzeczy.